Cześć, z tej strony Mati998112. Dziś jesteśmy w Minecrafcie. Dużo zbudowałem, więc jest długie wczytywanie zasobów. O właśnie. Pokażę wam mechanizm, żeby wszystko grało. Buduję wesołe miasteczko, które dzisiaj wam pokażę. Ale najpierw pokażę mechanizm. Tutaj są ludzie, którzy śpiewają. Tutaj są te płyty grające chyba. Tak? I tak trzeba zrobić maszynę, żeby to, co działało. Ta cała muzyka działała. Maszyna idzie. O, tu jest ta scena. Tu jest wszystko ukryte. Więc róbcie tak, jak chcecie coś ciągłego zrobić, że to długo trwa. A ja wam pokażę całe wesołe miasteczko. Zaczniemy od takiej małej karuzeli łańcuchowej. Będę pewne filmiki z build hacków robił, to nagram odcinek, jak to zbudować. Nie. To jest karuzela wenecka. Taka z daszkiem, o takim. No, nie za dużo. Tu jest basen, a tu jest kolejka, która idzie tak w górę, aż do basenu. Po śniegu się zjeżdża. Tu mamy autodrom, czyli samochodziki, które pewnie na wesołym miasteczku jeździliście i się zderzacie. Jeżeli jest noc, to te światła się świecą. O właśnie, włączymy komendę, żeby była noc. O właśnie. Widzicie. Teraz robimy dzień. Wiecie, co to autodrom. Tu mamy Buster, taka karuzela, która kręci się w kółko. Zobaczcie, tu jest wejście. I tak to wygląda. Tabliczki. A z tyłu wygląda to tak. Tu mamy roller coaster. Zobaczcie, tak on jeździ. Te zielone to są tory oczywiście. Maszyna wjeżdża do góry i jest zjazd. Tu jest zjazd w dół. Tu jestem na biomie takim trochę śnieżnym, więc śnieg. Tu zjeżdżamy do psa. Wjeżdżamy do pokoju strachu, w którym zatrzymuje się tylko w nocy. Rozpędzamy się i hamujemy. Teraz tu można strzelać z łuku. Tu jest taki mały parkour. Tak wygląda moje wesołe miasteczko. To jest mój świat. Zobaczcie go z góry. Niedługo będzie.
fajny filmik z całego pokazu. Pewnie jutro. Wygląda moja wioska. Wpadajcie na kanał, do którego przyklę wam link w opisie, bo dzisiaj wpadł nowy filmik. Jeżeli oglądacie to tuż po wrzuceniu, kopiemy się nie wiem po co. No i wykopujemy. Więc tak to wygląda tu. Pytać się, co to tam jest? O. To może jeszcze tam kiedy indziej wrócimy. A wy napiszcie w komentarzach, czy kiedyś graliście na takim Sidzie. To by było na tyle w tym odcinku. Pa!